Jakiś czas temu na grupie było takie pytanie, jak używać tych knotów siarkowych do odkażania uli. Ja mam ul wyczyszczony, spryskany trochę kargoseptem jeszcze, dokładnie opalony, tak w tych wrogach. I teraz użyję właśnie tych knotów siarkowych, że można użyć cegiełki, czy jakieś płytki, czy innej rzeczy, ale ja wolę zrobić to bezpiecznie w takim pojemniczku, to kosztuje około 20 zł. Spróbuję to nagrać i jakoś podpalić mimo wiatru. Tu zaczyna się palić, zapach jest nieprzyjemny i nie drażniący mocno. Trzeba zdmuchnąć, wstawić. To powinno się zacząć dymić i się dymi, i to nam trzeba. Tak. Zamykamy ul i zostawiamy otwarte, nie ma znaczenia. Po jakichś 2-3 godzinach można spokojnie otworzyć, wywietrzyć tam generalnie wszystko, co było w tym ulu, co zawiera wodę, będzie wyżarte według zaleceń producenta. O, już widać jak dymi się ładnie. Nie wiem, czy to będzie widoczne z tej strony. O. To właśnie tak działa, że mówię, cokolwiek co zawiera wodę, po prostu połączy się z tym dymem i niby z tego wyjdzie kwas siarkowy, który spowoduje śmierć jakiegokolwiek materiału biologicznego. I na tym nam zależy najbardziej.